udręka czy ekstaza? Zaprasza Paweł Szczepanik. Dobry wieczór. W Radiu Kraków i w Radiu Kraków Kultura wita Państwa Paweł Szczepanik. Rozpoczynamy dziś nowy cykl audycji zatytułowany, jak być może przed sekundą Państwo słyszeliście, Udręka czy ekstaza? Będziemy się w nim zastanawiać nad tym, co powoduje z jednej strony to, że się czymś zachwycamy, a coś odrzucamy. Z drugiej strony też przyszło mi do głowy, że sięgnę trochę do tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, bebechów muzyki i zastanowimy się nad tym, co powoduje, że nagle zostajemy złapani za gardło i ta muzyka trzyma nas i nie puszcza, a kiedy indziej jest nam zupełnie obojętna. Podobnież nad tym, czego używali kiedyś kompozytorzy, dziś bardzo często, czy to gwiazdy, czy producenci muzyki, po to, aby właśnie za to gardło nas złapać. Jak wiemy, hitów powstaje mnóstwo i powstawało ich na przestrzeni wieków jeszcze więcej. W związku z tym zestawiam dzisiaj dwa w pewien sposób kanoniczne numery. Pierwszy znamy bardzo dobrze, zwłaszcza w tej interpretacji, którą w Udręce i Ekstazie weźmiemy na warsztat dziś. Myślę o utworze Vogue Madonny, a zwłaszcza tym wykonaniu, którym zasłynęła w roku 1990, notabene 9 września, a więc całkiem blisko tego wieczoru, kiedy się słyszymy, na rozdaniu nagród MTV. Na drugim zaś biegunie, a może właśnie to nie będzie drugi biegun, może wyjątkowo blisko, leży aria autorstwa Ricarda Broskiego, kompozytora, który jednocześnie był prywatnie bratem innego Broskiego, czyli słynnego Farinellego, który przedarł już się przecież do popkultury, zatytułowana Son qual nave. Śpiewać będzie dla Państwa Cecilia Bartoli, grać Il Giardino Armonico, ale właściwie jakąkolwiek arię z pierwszej połowy XVIII wieku, myślę o ariach głównie włoskich, wziąłbym na warsztat czy na tapet. Wszystko by pasowało. Mniej więcej. Udręka czy ekstaza, drodzy Państwo. Rozłożymy te dwa numery na czynniki pierwsze. Zaczniemy od Vogue Madonny. Posłuchajcie Państwo, ile ta gwiazda każe na siebie czekać. No i proszę, drodzy Państwo, kazała nam Madonna czekać na nie swój śpiew nawet jeszcze, ale pojawienie się przez bez mała minutę. Słyszymy brawa na początku, słyszymy już pierwsze takty podkładu, wiemy, jaki to będzie numer, przecież znamy go z rozgłośni radiowych, z teledysków, no a jej ciągle nie ma.
Fantastycznie widać to także na wideo, kiedy mamy kadr, zresztą cała scenografia i kostiumy są inspirowane filmem z Glenn Close, Niebezpieczne związki, oczywiście stworzonym na podstawie książki pod tym samym tytułem Choderlos de Laclosa. No i widzimy już ten barokowy wystrój, a Madonny ciągle nie ma. Tancerze są, stroje są, scenografia jest, ale gdzie jest gwiazda? Słyszeliście Państwo pod koniec tego muzycznego fragmentu te wielkie owacje, które wybuchają absolutnie. Oto bowiem rozchylają się poły kurtyny i staje przed nami Madonna. Staje przed nami Madonna, ale wciąż nie śpiewa. No i co w tej sytuacji? No dobrze, spróbujmy raz jeszcze. No i proszę, drodzy Państwo, co tu się wydarzyło? Mniej więcej w 45 sekundzie pokazuje się Madonna. Tylko się pokazuje. Staje między dwiema śpiewaczkami, które jej towarzyszą, i w kręgu tancerzy, mężczyzn, głównie czarnych. No i tylko i wyłącznie najpierw gdzieś około minuty zaczyna mówić strike the pose, ustawiając trochę całą sytuację, usztywniając ją, no i zapowiadając oczywiście swoje wejście. Mniej więcej 20 sekund później zaczyna szeptać Vogue. No i dopiero gdzieś około minuty i 40 sekund trzeba czekać na to, żeby wydała z siebie pierwsze dźwięki. Pierwsze dźwięki śpiewane oczywiście, mam na myśli. Wyobrażacie sobie Państwo to napięcie, które zostaje zbudowane przez ponad półtorej minuty, kiedy dostajemy kolejne bodźce, które już zapowiadają najpierw utwór, potem pojawienie się Madonny, potem to, że ona w końcu zacznie śpiewać, przecież wszyscy na nią czekamy. No i wreszcie na samym końcu następuje ten klimaks i ona faktycznie wchodzi, co budzi oczywiście zrozumiały zachwyt. I właściwie każdy z tych momentów budzi zachwyt czy reakcję publiczności. Każdy z tych momentów jest doskonale obliczony na to, żeby i w nas utrzymać to napięcie i w końcu je puścić. No i to, drodzy Państwo, niezwykle skutecznie działa. Ciekawe jest to, że Madonna
nie musiała sięgać do jakichś zupełnie nowych wzorców. Nie musiała długo się zastanawiać nad tym, jak skonstruować Madonna, czy też jej doradcy, PR-owcy, producenci muzyczni i szereg pewnie innych osób, które układało rozdanie nagród MTV. Nie musieli sięgać zbyt daleko czy zbyt głęboko. Wystarczyło, że sięgnęli do XVIII wieku. Posłuchajmy teraz krótkiego fragmentu otwierającego arię Ricarda Broskiego Son qual nave. Cecilia Bartoli i Il Giardino Armonico prowadzeni przez Giovanniego Antoniniego. Trochę Państwa męczę tymi fragmentami, ale to są rzeczy, które wydają się z jednej strony niezwykle istotne, a nad którymi być może czasem się nie zastanawiamy, a z drugiej strony jakże podobne. Mimo że aria Ricarda Broskiego jest z roku 1734, Madonna i ta wersja Vogue z 1990, co oznacza, że przecież dzieli je ponad 250 lat, to właściwie mechanizm trzymania słuchacza czy widza w napięciu jest dokładnie ten sam. Chronologia pokazuje oczywiście, kto od kogo ściągał, ale z drugiej strony widać, że już kompozytorzy włoscy już właściwie 300 lat temu doskonale wiedzieli, jak działa muzyka, a przede wszystkim właściwie nie tyle jak działa muzyka, ile jak działa status. W tym przypadku oczywiście myślę o statusie gwiazdy. Taką gwiazdą był Farinelli, najsłynniejszy, tak mi się przynajmniej wydaje, kastrat. To rzecz jasna był fach okrutny ze względu na to, że oczywiście młodzi chłopcy, którzy rokowali swoimi wokalnymi zdolnościami, jeszcze zanim weszli w wiek dojrzewania, byli po prostu pozbawiani jąder, gonad, tylko i wyłącznie po to, żeby mogli utrzymać głos, który wynieśli z dzieciństwa. Słowem, przez zaburzenie hormonalne, no i kalectwo, trwałe kalectwo, powiedzmy to sobie wprost, zostali pozbawieni możliwości przejścia mutacji, no ale dzięki temu, dzięki, czy to niedobre słowo, nie wiem, ale poprzez to byli w stanie do końca życia śpiewać głosem, który operuje rejestrami przynależnymi głosom kobiecym. No i okazuje się, że w tym kalectwie jest pewnego rodzaju, z jednej strony oczywiście subwersja, z drugiej zaszedł bardzo potężny paradoks, mianowicie to kastraci byli największymi gwiazdami scen operowych, czy to drugiej połowy XVII, czy pierwszej połowy XVIII wieku. Nic dziwnego, że arie, które były pisane z myślą o nich, korzystały z tych psychologicznych mechanizmów, z których skwapliwie w latach 90. korzystali także i twórcy pop. 90., ale też i 80. i później oczywiście, drodzy Państwo, to nie jest tak, że to tylko Madonna wpadła na ten błyskotliwy pomysł. A więc Cecilia Bartoli, a kiedyś Farinelli, każą nam czekać przez pół minuty, kiedy już oczywiście gra orkiestra, kiedy orkiestra w dodatku gra tak dynamicznie, tak porywająco,
że dobrze wiemy, że za chwilę coś się wydarzy, że dobrze wiemy, że czekamy na gwiazdę. No i rzeczywiście, tak się dzieje. Zwróćcie Państwo jeszcze uwagę, że w tym fragmencie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, następuje pierwsza właściwie taka dość swobodna kadencja Cecilii Bartoli, improwizowana, co zresztą jest w zgodzie z praktyką XVIII-wieczną, kiedy orkiestra całkowicie milknie. Ta historia się powtarza, drodzy Państwo, a więc w tym fragmencie da capo aria była konstruowana, ta brawurowa, najczęściej na takiej zasadzie, że mieliśmy pierwszą zwrotkę, później wolniejszą zwrotkę drugą, która też miała budować napięcie i na końcu powtórkę tej pierwszej zwrotki, ale z większą liczbą powtórzeń i większą liczbą improwizacji. I na początku tego fragmentu da capo dzieje się rzecz właściwie zupełnie analogiczna. Wydaje się, że jesteśmy w środku utworu, chociaż tak naprawdę ten fragment da capo, czyli powtórzenie pierwszej części, zdaje się zaczynać od początku. Znowu słyszymy najpierw, nie wiem czy zwróciliście Państwo na to uwagę, że na początku jest taki oddech, który słychać w orkiestrze. Za chwilę orkiestra wchodzi, podgrzewa atmosferę cały czas, na chwilę opada, potem znowu podnoszą napięcie. Po to, żeby jeszcze raz opaść dokładnie w momencie, kiedy wiedzą, że wchodzi solistka. No i rzecz jasna, kiedy ona rozpoczyna swoją partię w da capo, już właściwie trochę obok tych pierwotnych nut, w dużej mierze zaimprowizowaną, to znów orkiestra milknie, oddając jej caluteńkie pole po to, żeby to tylko i wyłącznie ona była w centrum uwagi. Ona, w tym przypadku Cecilia Bartoli, kiedyś Farinelli, ale też umówmy się, kiedy słuchamy Madonny, to dobrze wiemy, że podkład muzyczny, czy cała produkcja tego numeru są stworzone w taki sposób, żeby to tylko i wyłącznie Madonna grała pierwsze skrzypce. Dokładnie tak samo dzieje się i tutaj, drodzy Państwo. No i teraz właściwie, kiedy zbliżamy się powoli do końca audycji Udręka czy Ekstaza w Radiu Kraków i w Radiu Kraków Kultura, zaczynam się zastanawiać, czy włączyć Państwu w całości Madonnę, czy włączyć Państwu jednak Son Qual Nave Ricarda Broskiego z Cecilią Bartoli i Il Giardino Armonico. Jeszcze nie wiem, dajcie mi Państwo jeszcze chwilę. Dopowiem tylko jedną niezwykle istotną rzecz, że o ile status gwiazdy właściwie zupełnie się nie zmienił, o tyle jest jedna zasadnicza różnica w tych dwóch w jakiś sposób podobnych piosenkach. Oto bowiem wiemy dobrze, że Cecilia Bartoli, nagrywając album Sacrificium, z którego pochodzi akurat ta aria Broskiego, poświęcony w dużej mierze właśnie historii kastratów, nawet jeżeli nagrywała go przez długi, długi czas, to wykonując te numery live, nie śpiewa z playbacku. Natomiast w roku 1990 Madonna zastosowała od początku do końca tak zwany lip-sync, czyli po prostu udawała, że śpiewa.
ten cały numer, cały Vogue to jest playback, drodzy Państwo. Zważywszy, że działo się to zaledwie rok po słynnej aferze, w której spadli z piedestału Milli Vanilli, okazało się bowiem, że panowie rzeczywiście w ogóle tak naprawdę nie potrafią śpiewać i to zupełnie nie oni nagrywali te numery. O tyle w tym momencie Madonna właściwie, robiąc ów lip-sync, śpiewając z playbacku, czy też udawając, że śpiewa na rozdaniu nagród MTV, w jakiś sposób wykonuje gest odwagi. Mówi tym samym: słuchajcie, znam dobrze swoje umiejętności, ale jednocześnie wiem, jakiej klasy jestem gwiazdą. No i chyba za tę odwagę, drodzy Państwo, w udręce czy ekstazie Madonna i Vogue z roku 1990. Paweł Szczepanik, bardzo Państwu dziękuję. szczepanik@radiokrakow.pl. Pod tym mailem możecie mnie Państwo znaleźć zawsze. No a ja liczę, że usłyszymy się w udręce czy ekstazie za tydzień. Do usłyszenia.
leadership of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire.